Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam zestaw z serii LEGO Chima, dołączony do dwutygodnika Kaczor Donald. Patrząc na to, rodzi się pytanie, dlaczego firma LEGO zrezygnowała z pudełek i pakuje małe zestawy do woreczków? No bo wychodzi taniej. To drugie pytanie, dlaczego w sklepach nie sprzedają tych woreczków luzem, tak jak za granicą, tylko dołączają do gazet, których w ogóle nie czytam. Donald. No dobra, nie czepiajmy się, w końcu lubię Kaczora Donalda. Historyjki w tym odcinku nawet ujdą. Dla fanów LEGO jest ciekawy artykuł w fabryce LEGO. Przyjrzyjmy się temu, co dostaliśmy. Zestaw 30252 z serii Chima. Tytuł na język polski to Bagnisty odrzutowiec Kruga. W zestawie otrzymujemy właśnie ten bagnisty odrzutowiec i Kruga z kryształem. Następuje otwarcie zestawu. W środku standardowo instrukcja, 10 etapów budowy, reklama LEGO Chima oraz elementy. Tak wygląda złożony już zestaw, tylko jeden element dodatkowy. Tak wygląda bagnisty odrzutowiec. Tu z przodu nam się podnosi klapa w górę, w dół. Tutaj mamy kierownicę. Wszystko spójne, ładne, solidne. To może czasem wypaść, ale widzę, że tutaj trzyma się dość stabilnie. Przyjrzyjmy się figurce Kruga. Tak wygląda bez maski, główka jest dwustronna, z jednej strony oczy neutralne, z drugiej zagniewane. Lepiej, żeby tą maskę zawsze miał na sobie. Kruk jest to wojownik plemienia krokodyli, jest duży, silny i ślepo posłuszny, nigdy nie kwestionuje rozkazów. Jest gotowy wykonać każde zadanie, nawet najbardziej szalone. Ogólnie zestaw bardzo mi się podoba. Ładnie wygląda, jest spójny. Zachęca do zabawy i przede wszystkim zmienia moją opinię co do całej serii LEGO Chima. I jeszcze tradycyjnie test pływania. O! Nie, tak się nie może skończyć. Nie! A, bo ten diament przeciąża. O! I to by było na tyle. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie obejrzeć więcej moich produkcji, zapraszam Was na mój kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie go. Poza tym oceniajcie, komentujcie moje filmiki i odwiedźcie mnie na Facebooku. Dzięki Wam bardzo, na razie.